Dziękuję za przybycie. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Panie McGinley, któryś z klientów zgubił portfel. Wow. Podzielimy się? Ale tak nie można. To czyjaś własność, tak się nie robi. Wyluzuj, tylko żartowałem. No wiesz, taki teścik. Ty jesteś czarna, a kasa jest spora. Wracaj do pracy, klienci sami się nie obsłużą. A co pan zrobi z portfelem? Nie martw się, na razie go zatrzymam, a gdy znajdzie się właściciel, oddam mu jego własność. W porządku. Pójdę już. Biedna Christina. Czarna i głupia. Sałatka grecka i dwie szklanki wody. To wszystko? Tak. Dziękuję. Przepraszam panią. Jadłem dzisiaj śniadanie w waszej restauracji i zostawiłem portfel. Widziała go pani może? Tak, oczywiście. Pamiętam pana. Znalazłam go. Proszę za mną. Świetnie. Dziękuję bardzo. Panie McGinley, to człowiek, który zgubił portfel. Jaki portfel? Ten, który dałam panu rano. Co to opowiadasz? Niczego mi nie dawałaś. Pan sobie żartuje? Nie, mówię serio. Wszystko w porządku? Tak, jasne, przepraszam, ale... nie mam zbyt wiele czasu. Gdzie mój portfel? Niech pan ją spyta, bo to ona pana obsługiwała, prawda? Tak. Tak, to prawda, ale tak jak mówiłam... Dosyć tego. Ukradłaś portfel, a teraz kłamiesz mi prosto w twarz. Nie, nigdy bym czegoś takiego nie... Spójrz tylko na siebie. Masz tekst złodziejka. Nie. Raczej złodziejka z doświadczeniem wypisany na czole. Pokaż telefon. Co? No już. Co to ma niby... Pokaż mi go natychmiast. Powiedz, jak wielu ludzi musiałaś okraść, żeby było cię na niego stać? Jezu, on jest droższy nawet od mojego! Nikogo nie okradłam, to był prezent. Prezent? Wszyscy tak mówią. Może nie wyciągajmy pochopnych wniosków, dobrze? Tak, tak. Ma pan rację. Wezwijmy policję i niech oni się tym zajmą. Chwila, Bart. Ten drugi kelner. On wszystko widział. Bart, pozwól! Bart, widziałeś, jak znalazłam portfel dziś rano? A tak, obok trzeciego stolika. I widziałeś, jak go dawałam panu McGinleyowi? Co? Nie, wzięłaś go do socjalnego. No i wpadłaś. Dlaczego kłamiesz, Bart? To nie było tak. To akurat można łatwo sprawdzić. Pokaż mi swoją szafkę. Jeśli Bart kłamie, to nie masz się czego obawiać. Prawda? Czy to pański portfel? Tak, bardzo dziękuję. Tak, jak myślałem. Ja naprawdę nie miałam pojęcia, skąd on się tu wziął. Ktoś mi wrobił. Ale jest całkiem pusty. Christine! Ja nie mam pojęcia. To mi wystarczy. Wezwij policję. Jeśli nie chce rozmawiać z nami, na pewno chętnie wyśpiewa wszystko przed sądem. Widzę, że chyba nie mamy wyjścia. Wie pani, proszę zrozumieć, że to pani nie dała nam wyboru. Nie zrobiłam tego. Zostałam perfidnie wrobiona i nie mam jak tego udowodnić. Panie McGinley. Spokojnie, Bart. Cokolwiek mu nagada, to i tak wszystkie dowody wskazują na nią. Wszystko idzie zgodnie z planem. Przepraszam bardzo. Możemy porozmawiać na osobności? No, dajesz. Bo ja...
Nie chciałabym mieć do czynienia z policją, więc dogadałam się z panem Olsenem i zgodził się, żebym po prostu oddała mu pieniądze. I co to ma wspólnego ze mną? Wie pan, ja nie mam takiej sumy, dlatego proszę o pomoc. Proszę, widział pan mój telefon. Aha. Więc może chce pan go odkupić. A jaką cenę proponujesz? Muszę oddać 15 tysięcy dolarów. Wiem, że ten telefon nie jest aż tyle wart, dlatego zrzekam się jeszcze moich dwóch kolejnych wypłat. Daj mi telefon i tak, zgadzam się, ale dorzuć jeszcze dwie wypłaty. Co? Z czego będę żyła? Ale to już nie jest mój problem. Możesz się na to zgodzić, albo wezwiemy policję. Twój wybór. W porządku. Zgadzam się. Proszę. Po co one panu? Zdecydował się pan oddać je Jamesowi? Oddać? Czy masz mnie za idiotę? Jasne, że nie. A, Christine sprzedała telefon. Co? Tak, postanowiła oddać Force Jamesowi i sprzedała mi telefon. A pan tak po prostu chce jej w tym pomóc? Jasne, że nie. Bo jeszcze dostaniemy jej 4 kolejne pensje. Co? Widzę, że nieźle ją pan wykiwał. Nie tylko wrobił ją pan w kradzież, ale jeszcze skubał ze wszystkiego, co ma. Jest pan genialny. Przecież wiem. A co z moją... Kiedy wreszcie dostanę moją część? Słuchaj, musimy jeszcze chwileczkę zaczekać. Niedługo dostaniesz swoją część. Jasne. O, jest i pan Olsen. Zmienił pan zdanie? Wezwał pan policję? To on, bierzcie go. Hej, o co tu chodzi? Przestańcie, to pomyłka. Przecież to była ona! Żadna pomyłka, panie McGinley. Wszystko się zgadza. Nic nie rozumiem. Ja też. Wyjmij telefon, to wszystko się wyjaśni. Halo, panie McGinley? Halo? Halo, panie McGinley? Halo? Nie, to nie tak. To my tylko żartowaliśmy. Powiedz to w sądzie. Doprowadziła się tu twoja chorobliwa chciwość. Gdy myślałam, że wszystko stracone, pan Olsen dał mi szansę na udowodnienie mojej niewinności. Chciałeś wrobić Christine. Myślałeś, że skoro jest czarna, łatwo ci będzie zrzucić na nią całą winę. I tu właśnie popełniłeś błąd. Twój plan się nie powiódł. Kolor skóry nie czyni cię dobrym lub złym. Christine to miła i szczera osoba, a przede wszystkim uczciwa. Nie to, co ty. To ty tu jesteś złodziejem. Nie jest twój. Zabierzcie go. Ja niczego nie zrobiłem! To pan McGinley jest winny! Proszę. O! Pana własność. Dziękuję bardzo. Posłuchaj, przepraszam, że nie uwierzyłem ci od razu. Nie szkodzi. Najważniejsze, że w tej sytuacji wziął pan pod uwagę fakty, a nie mój kolor skóry. Mam nadzieję, że dostaną nauczkę i nikogo już nie skrzywdzą przez swoje uprzedzenia. Tak.